dzisiejszego wieczoru już się pojawiają. Tak więc już za chwileczkę bardzo energetyczne dźwięki na zakończenie wakacji. To już za chwilę dla was w Dziećkowicach. Ale wcześniej nasza młodzież domaga się jeszcze jednych konkurencji, tak więc damy im na to szansę. Ale to może trochę po tym, ja? Tak, będą oczywiście. Dobrze, to będą jeszcze do was niespodzianki ze strony zespołu Rio, ale to za chwileczkę. Delegacje sam z Dziećkowic, proszę bardzo. Sportowiec roku, nie wiem w jakim sporcie, mogę się ino domyślać. O, działacz zaraz za nim, bo ma pod pachą bal. Co, mikrofon mu dać, ja? I się zawrzeć. Panie nie powiedzieli, o co chodzi, to ja to wytłumaczę. Znaczy mnie wszystko powiedzieli, ale ja nie wiem, czy ja mogę tak to przekazać i czy nie dostanę po bułach. A to nie. Słuchajcie, kochani, dzisiaj odbył się również mecz pomiędzy OSP Dziećkowice a... drużyną Przemsza Dziećkowice. Ja się ino tak zapytam, bo widzę, że pan jest bardziej słusznych rozmiarów niż ja. Komu pan kibicował? W swojej drużynie. Po wielu latach dominacji drużyny Radio Osiedla trzykrotnie zdobywała Puchar Dziećkowic. W ubiegłym roku zdobyła ten puchar drużyna Mokisu. W tym roku wreszcie nasz prezes Straży Pożarnej doczekał się zwycięstwa. Po bardzo wyrównanym pojedynku 8-6 dzisiaj wygrała drużyna OSP Dziećkowice nad młodzieżową drużyną Dziećkowic, Przemsza Dziećkowice. Ja bym prosił kapitana drużyny OSP i kapitana drużyny Przemszy Dziećkowice, Bartka Kryjaka. Jest obecny? Bartek Kryjak. Prosimy o wręczenie pucharu dla OSP Dziećkowice. Dla zwycięskiej drużyny Mokis nasz Dom Kultury przewidział nagrodę m.in. piłkę, którą ja w tej chwili w ręce trzymam, też ją kapitanowi oddaję. Trzy słowa. Ci śnieżna gruba i ani się wejrzysz, jak śledź stoisz we szoli. W szoli jak w szoli, każdy pocisko, te same fleki przez lata. Ty ino myślisz, jak doliść do przodka i znoleźć się fajną łata. Chyba na miejscu i nawet nie długo, tylko prostujesz się plecy. Już lampka zgasła i łoko przywarte, aż nagle za winkla ktoś ryczy. Obiec